drodzy, w drugiej części filmu pragnę zaprezentować wam po upływie 24 godzin kołacze, które wykonywałem dla was w dniu wczorajszym. Spójrzcie, dziś już one są w konsystencji dosyć takiej stałej. Przy marcowym słońcu, moi drodzy, gdzie temperatura raptem sięga 20 stopni Celsjusza na słonku, one już ładnie obeschły. Zobaczcie, z zawartością soli możecie dodać do tych kołaczy według własnego już uznania, własnych takich późniejszych doświadczeń, drożdży piwnych. Możecie sobie użyć algi morskie, czyli spirulina, chlorella, możecie je ubogacić. Natomiast ja prezentuję wam, kochani, po upływie 24 godzin stan tych kołaczy, jak ja je podzieliłem, w jakiej formie one wyglądają. Zobaczcie, taki kołacz, kochani, jeśli chcecie go sobie zakupić, kosztuje no 4-5 zł, tak? Możecie sobie zrobić to no w kwocie kilku groszy, że tak powiem. One ładnie się dosyć tak kruszą, bo one jeszcze nie są do końca obeschnięte. Natomiast, moi drodzy, są tu składniki, których nasze gołąbki potrzebują, szczególnie teraz w okresie wychowywania gołąbków młodych. W moich kołaczach znajduje się sól kuchenna, znajduje się cegła, którą już wcześniej wspomniałem na filmach, pokruszyłem, przewiałem przez drobne sito. Również znajduje się glina lub ziemia delikatnie przewiana, jak również węgiel drzewny. To są sposoby, kochani, bardzo, bardzo, że tak powiem, prymitywne, proste, ale one są skuteczne. Nie musimy, kochani, wydawać wielkich kwot na zapewnienie naszym gołąbkom mikro, makro elementów, witamin, składników odżywczych. Wystarczy po prostu we własnym zakresie sobie wykonać coś takiego i wydaje mi się, że możemy zarówno zaoszczędzić pieniążki na inne cele związane z hodowlą, z rodziną, ale również możemy zrobić coś we własnym zakresie, co sprawi, że będziemy, no, że tak powiem, bardziej bogatsi w wiedzę związaną z hodowlą gołąbków pocztowych. Taki krótki filmik. W kolejnym filmie, moi drodzy, skupię się na wentylacji gołębników. Mam nadzieję, że dzisiaj ten film uda mi się jeszcze zamieścić. Przytoczę wam kilka przykładów bezpośrednio z mojej hodowli, na przykładzie mojego gołębnika, jak został przebudowany. Także zapraszam do oglądania, subskrypcji, jeśli macie ochotę, jeśli wydaje wam się, że kanał jest dosyć fajny, ciekawy. Natomiast mi osobiście nie zależy na tym, robię to dla was, dla waszych informacji, dla waszej wiedzy, żebyście mieli, szczególnie młodzi hodowcy, wiedzę, że nie wszystko to, co w sklepie na półce leży, jest idealnie dobre. Warto coś od siebie dodać, warto spróbować. Także, koledzy, zachęcam do oglądania moich filmów. Dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym ukaże się film, tak jak wspomniałem wcześniej, z wentylacji, o właściwej wentylacji w gołębnikach. Postaram się przekazać wam moją wiedzę w kolejnym filmie. Na ten moment dzięki serdeczne. Pozdrawiam serdecznie. Hej!